Dzień dobry, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Altibox 2020, czyli kolejna partia z turnieju z bardzo silnej kołówki rozgrywanej w Norwegii. Między innymi gra w niej nasz super arcymistrz Jan Krzysztof Duda oraz mistrz świata Magnus Carlsen czy wicemistrz świata Fabiano Caruana. Moi drodzy, partię dzisiejszą przedstawię wam pomiędzy Aron Janem grającym kolorem białym a Janem Krzysztofem Dudą, ale czekajcie do końca, ponieważ tutaj będzie ten filmik troszeczkę inny niż zwykle. Moi drodzy, przejdźmy do analizy tej partii. Aron Jan rozpoczął posunięciem E4, Janek odpowiedział C5, sprawa jest normalna, skoczek F3 i G6. No i w tym momencie mamy tutaj przyspieszonego drakona. Tutaj chodzi o to, że jak białe zagrają D4, wybijamy, powiedzmy wybija skoczek, no to goniec szybko zagrywa na G7, atakując w centrum tego skoczka. No jeżeli D4 bicie i hetman wybije, no to tutaj skoczek F6 trzeba się zasłaniać z tego, co kojarzę. Potem próbujemy grać skoczek na C6 z tempem, atakując hetmana. Ja tych systemów nie grywam, ale podobne schematy zdarzają mi się, tylko w innej kolejności. Moi drodzy, Aronian odpowiedział tutaj ruch C4 i mamy takie troszeczkę warianty maroczego. Tutaj Janek odpowiedział nie goniec na G7, tylko od razu skoczek C6. Wydaje mi się, że to jest tylko przestawienie ruchów. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, czy skoczek na C6, czy goniec na G7. Posunięcie D4, normalna sprawa, gramy do centrum. Tu trzeba wybić na 99,9% tego pionka, bo zawsze boczny pionek centralnego musi wybijać, to jest zawsze jakaś korzyść, aczkolwiek to są teorie debiutów, więc wszystko jest normalnie. No i skoczek na F6, tutaj skoczek od razu podrapał tego piona na E4 i skoczek na C3 tego piona tutaj broni. Moi drodzy, co by było, jeżeli tutaj białe na przykład by wybiły w tym momencie skoczka i my wtedy odbijamy tym pionkiem oczywiście do centrum, no i zagranie posunięcia E5, to jest bardziej pytanie dla początkujących. Moi drodzy, mamy ruch hetman A5 z szachem tam na króla i bijemy pionka na E5, więc tu zdobywamy pionka. W tym momencie, znaczy tak oczywiście nie nastąpi nigdy, jeśli ktoś dobrze gra białymi. Skoczek C3, sprawa normalna. I skoczek D4. Janek postanawia od razu tutaj wyjaśnić sytuację z tym skoczkiem silnym D4. Może i tak można, może i nie. Ciekawe, jakie tutaj czarne miały w ogóle zamiary rozgrywania w ogóle tej partii. Przypuszczam, że wymiana tych skoczków jest taka bardziej swobodna dla czarnych. No i posunięcie D6 to jest bardzo ważny ruch, żeby nie było takiego zagrania E5 od razu. Tutaj pionek musi pilnować tego pola. No jeżeli takie E5 by nastąpiło na przykład w tym momencie, to się zupełnie niczego nie obawiamy, bo wymieniamy tutaj piona. Zauważcie, że jak wymiana by była hetmanów, no to królem wybijamy i pion więcej nam zostaje. Nie mamy roszada, ale pion więcej rekompensuje. Tu żadnej krzywdy nie ma. Można grać na przykład goniec D7, ustawić króla na C7, ewentualnie jakieś E6 próbować, gońca C5 i tak dalej, i tak dalej. No normalnie wyprowadzamy figury, więc tutaj hetman musiałby wybić, ale po goniec może to przestawię, hetman wybija i goniec G7. Czarne mają bardzo dobrą grę, po prostu robimy roszadę, hetman musi z tego ataku tutaj zawsze uciekać. No tak nie poszło, moi drodzy. Po ruchu D6 Aronian zagrał E3, no i goniec G7. Normalna sprawa, posunięcie F3, widzimy, że ten ruch zawsze pomaga pionkowi tutaj w obronie. W przyszłości jest opcja na G4, żeby atakować to skrzydło. Tutaj Janek robi szybko roszadę, problemy rozwojowe z głowy. Hetman powrócił na D2. No taki jest tutaj system, że hetman z gońcem fajnie współpracują i próbują tam grać na H6. Tego czarne się kompletnie nie obawiają oczywiście, bo wymiana tych gońców jest dla czarnych kompletnie niegroźna. Oczywiście tak się gra dlatego, żeby tam hetman wskoczył w przyszłości i próbował tutaj pionkiem jechać, otworzyć linię H i atakować tego króla. Nie jest to oczywiście takie wszystko proste. Szachy w ogóle są prostą grą, ale dla bardziej zaawansowanych, jak się już zagłębimy w tajniki szachowe, no to się to wydaje trudne. No, moi drodzy, kwestia gustu. No, ja uważam, że szachy są proste do nauczenia. Może inaczej, zasady można nauczyć się bardzo szybko, bardzo prosto, no ale żeby wejść w tajniki tutaj szachowe głębiej, no to potrzeba więcej czasu. No nie chcę tutaj zniechęcać niektórych, ale to trwa lata. Goniec na E6. Wieża C1 ze strony Aroniana. Ruchy normalne mi się wydaje. Tutaj Aronian lubi w te schematy generalnie grać białymi. Znaczy z tego, co zauważyłem, jak grał, no to podobnie zawsze tutaj ustawiał wieżyczkę na przykład. Hetman A5.
To jest też naturalne posunięcie w drakonie. Hetman zwalnia przede wszystkim tutaj drogę dla wieży z F na C8 i czasem jest powrót tutaj hetmana na D8, żeby te wieże tutaj sobie zaczynały rozgrywać. Plan czarnych jest taki, żeby grać na skrzydle hetmańskim. Białe, no jak już nie mają długiej roszady, no to ciekawe, czy będą grały na królewskim. No tutaj zobaczymy, jak to się dalej wydarzyło. B3 Arena gra dosyć spokojnie. Wieża z F na C8. Goniec E2. No rozwój figur nareszcie następuje. Posunięcie A6. No i w tym momencie Aronian zagrywa ruch skoczek na A4. Widzimy, że ten skoczek tutaj chce bardzo sprytnie zagrać lub goniec chce zagrać na B6, trochę sparaliżować nasze skrzydło. No i też jest propozycja wymiany hetmanów. W tym momencie Janek na tą propozycję przystaje, oczywiście wymienia i tutaj król wymienia na D2. Niech nas to nie zmyli, moi drodzy, król, jak jest wymiana hetmanów, to król w centrum nie jest słabością. Aż taką, no w tym momencie na pewno nie jest słabością. Tu widzimy, te figury się dobrze rozegrały, białych. Na B6 przede wszystkim cały czas ten punkt pokazuje, no trzeba o ten punkt zadbać. No króla nie ma jak zaatakować czarnymi, więc białe się tego nie obawiają. Skoczek D7. Taki ruch należy wykonać. Moi drodzy, ja mam wrażenie, że Janek tej partii nie chce wygrać. Znaczy nie mówię tego złośliwie ani w negatywnym sensie, tylko strategia w tym turnieju może być taka, albo taktyka, bardziej strategia, taktyka, żeby czarnymi zremisować, doprowadzić do dogrywki i czarnymi zremisować na przykład minimum i zdobyć te 1,5 punkta. Bo tam są takie zasady, że jak zremisujemy w partii klasycznej, no to zdobywamy 1 punkt na pewno, ale gramy dogrywkę. I wtedy jak czarne zremisują, no to mają 1,5 punkta, białe zostają z 1. Białe po prostu wtedy muszą wygrać. Myślę, że głównie tutaj o takie rzeczy chodziło. Moi drodzy, skoczek D7, posunięcie G4 ze strony Aroniana, wieża z C na B8. Tutaj planujemy zagrać B5, no ale zagrał skoczek na C3. I pytanie, czy zagrać teraz B5? No bo widzimy, że pionek raz broni, skoczek 2 broni, goniec broni 3. 3 razy jest obrona punktu B5. I czy gramy B5, czy nie? Czy wracamy wieżą na C8 i liczymy tutaj wieża C8 i na powtórkę skoczek A4? Myślę, że powtórka by się nie wydarzyła, moi drodzy. Tutaj B5 jest standardowym posunięciem, jak najbardziej możliwym, mimo że 3 razy jest atakowany. Bo zauważmy, bo jak będzie bicie na A, na B5, przepraszam, A bije B5 i teraz, jeżeli bije goniec na B5, no to jest katastrofa, dlatego że goniec bije z szachem i wybijamy tutaj gońca z figurą więcej. No a jeżeli wybije skoczek, no to widzimy, że tam wieża na A2 bije z szachem i czarne się rozgrywają. Pozycja czarnych jest wtedy już praktycznie wygrana, praktycznie, bo tu jeszcze wisi pionek na B3 w następnym, a pion więcej w takiej strukturze czarnymi, no to samograj, że tak powiem, na wyższym poziomie. Posunięcie B5, no a Aronian czujnie nie bije i zagrywa skoczek na D5. No tutaj raczej lepszych ruchów jak wybić na D5 nie ma. No prawdopodobnie jakiś tam goniec B2 postraszyć, ale ja takich ruchów nie czuję kompletnie. Tu trzeba groźbę zneutralizować. Jest skoczek na... jest w centrum, trzeba go wybić. Wymiana ta oczywiście nie jest zła dla czarnych. I C bije na D5. Moi drodzy, podsumujmy króciutko tutaj pozycję. Czarne mają gońca, skoczka, białe mają parę gońców i fajnie ostrzeliwują tutaj to skrzydło, więc wygląda to bardzo, bardzo obiecująco, ale też trzeba zaznaczyć, że czarne nie mają żadnych słabości pionowych, zresztą białe również. Może ten ruch G4 trochę teraz wygląda dziwnie, bo jednak słabość jakaś tutaj na F3, ale to jest wszystko bronione, tu się wszystko trzyma, jest w porządku. Generalnie szachy teraz są tak dynamiczne, że czasem te słabości nie są słabościami, moi drodzy. No dobra, nie będę się tutaj rozwlekał, lecimy dalej. I teraz może zatrzymajcie sobie film i spróbujcie znaleźć tutaj ruch, jaki zagrał Janek. No bo możemy prawdopodobnie ruszyć tu, ale wyobraźmy sobie, żeby wymienić wieżę, wyobraźmy sobie, że nie ma tych wieżyczek. No to powiem szczerze, że nie zazdroszczę pozycji czarnym w tym momencie. Jakby nie było, wiesz, bo te gońce jednak tutaj mają opcję atakowania, szczególnie oczywiście białopolowe. Tutaj A4 bardzo podważa tego pionka A6 i B5, no i można byłoby te skrzydło chyba tutaj nieźle zniszczyć, zrobić wolniaka białymi. Myślę, że to byłoby prawdopodobne. Nie widzę, jak po prostu grać tu w miarę sensownie wtedy czarnymi. No ale Janek bardzo sprytny zawodnik i potrafi się w defensywie fajnie zachowywać. Znaczy, niekoniecznie może nazwijmy to defensywą, ale bardzo fajny ruch skoczek C5. No, myślę, że na pierwszy rzut oka wydaje się dziwnym posunięciem, bo widzimy, że jak nastąpi bicie, no to wieża bije, pionek więcej u białych. Wprawdzie różnopolaki, ale pionek więcej.
No ale moi drodzy, właśnie, chodzi o to głównie te czarnopolaki. Tutaj czarne mimo wszystko nie mają krzywdy żadnej, bo ważny ruch, goniec h6 szach, żaden pionek zasłonić się nie może. Król prawdopodobnie by ruszył na d3 i tutaj planujemy grać wieżą na c8, żeby od razu wymienić wieżę, zająć linię. Widzimy bardzo ważną rzecz, że wieża nie może zagrać na c1, bo goniec bardzo ładnie patrzy na to pole. Mogłoby nastąpić na przykład b4, żeby tą wieżę obronić. No absolutnie nie wymieniamy, bo tutaj pionek wybija i robi się bardzo niebezpiecznie. No to wtedy białe na pewno miałyby lepszą pozycję. Ale bardzo kolejne ważne posunięcie, goniec f4. Goniec raz, że tutaj pilnuje piona h2, to jeszcze pięknie tutaj grodzi te pola dla pionków, żeby te pionki nie miały tutaj opcji na przejście wyżej, niżej w tym wypadku. No i na przykład jak król zagrałby na d4, żeby próbować zagrać e5, no to takim zdrowym posunięciem jest ruch f6, blokujący te pionki, teraz już na amen. I mimo pionka więcej, tutaj białe raczej nie mają szans, żeby się przebić. No trzeba być niesamowitym technikiem, ale wydaje mi się, że nie ma szans. No na przykład jak h4, to gramy od razu goniec d6 i wymuszamy wybicie niemalże, bo tutaj widzimy, że potem pionek wisi. Więc fajnie przemyślana sprawa po tym, moi drodzy, skoczku na c5. To wyglądało dokładnie tak. Tutaj nastąpiło g5 ze strony Aroniana, więc białe nie wybiły tego skoczka. I słusznie, bo białe chcą wygrywać. W tym momencie Janek też zagrał bardzo fajny plan, mianowicie goniec na b2. Atakujemy prosto wieżę, wieża c2, goniec a3. I widzimy, że goniec niby jest zaplątany, ale on tutaj bardzo dobrze pilnuje b4 pola. No ale przy okazji również skoczka na c5. Jak będzie nastąpi zawsze wybicie, to goniec zawsze wybije. Remis w kieszeni czarne mają, a nawet może trochę już wtedy lepszą, bo zawsze te pionki na czarnych polach zostają, które jest łatwiej atakować, więc no trzeba białymi też uważać zawsze. Wieża b1, no ruch jak ruch, może tutaj b4 planuje, no ale A5 bardzo ładnie podpiera punkt B4. Król D1, posunięcie jak posunięcie. Może tutaj białe wyczekują na jakąś opcję dla czarnych. Skoczek A6. Widzimy, że skoczek nie puszcza tutaj wieży na C7. Wprawdzie jest taki ruch wieża C6, ale skoczek B4 trzeba się z tym liczyć i atak na pionka również na wieżę. Więc bardzo mogłoby być niebezpiecznie dla białych w tym momencie. Goniec F1, manewrowanie, skoczek B4, dał szacha, jak ja to mówię zawsze, wieży, wieża D2, moi drodzy, wieża B7, pilnujemy siódemki, prosta sprawa, posunięcie F4, skoczek A6 zagrał z powrotem, wieża C2, skoczek B4, wieża D2, skoczek A6, wieża C2, skoczek B4, wieża D2. Moi drodzy, podpisali przeciwnicy remis. No i słusznie, w zasadzie nie widać tutaj sensownych przebitek, jeśli chodzi o białe. Tu się wszystko broni, wieże trzymają się świetnie, chociaż rzadko spotykany widok. Zobaczcie, wszystkie figury stoją jak na baczność tutaj na skrzydle hetmańskim, szczególnie na linii A i B. No ale moi drodzy, to nie koniec, ponieważ wpadł w partii remis, to przechodzimy do dogrywki i tutaj mam dla Was kolejną partię właśnie Aroniana z Dudą. Zapraszam do kolejnej partii. Dogrywka wyglądała następująco. Białe miały 10 minut na początku partii, a czarne 7 minut. I handicap jest taki, że czarne jak remisują, to zdobywają te punkty, 1,5 punkta, a białe muszą wygrać, żeby zdobyć te 1,5 punkta w całym tutaj dwupartiowym meczu, że tak się wyrażę. No i tutaj Aronian rozpoczął E4, a Janek zagrał E6. I Janek gra francuską również. Jest w niej naprawdę niezły. Myślę, że tutaj też Janek przybrał taką strategię, taktykę, aby zremisować partię, nie przegrać przede wszystkim. No, francuska, poszło D5, chociaż francuska nie jest takim debiutem, że gramy na remis, tylko w zależności jaki wariant powstanie. No, ale myślę, że w szachach szybkich Janek tutaj we Francuzie czuł się po prostu, myślę, że lepiej, bo inaczej by zagrał partię klasyczną. Skoczek na C3 i Janek postanowił nie grać goniec B4, tylko opcję zrobić wymienną. No, słusznie, myślę, że pozycja powstanie ciutkę gorsza po debiucie na tym najwyższym poziomie, tak to będzie wyglądało, ale stabilnie. No i bardzo fajny plan ze strony Janka, goniec D7. Goniec zmierza na C6, tak też nastąpi. Zobaczcie, skoczek F3 wyprowadzamy, goniec C6. Pozbywamy się dzięki temu tego bardzo słabego gońca z reguły w obronie francuskiej. Goniec już ma opcję wymiany jednego z tych skoczków. Moi drodzy, w tym momencie goniec na D3 i skoczek D7 zagrać w ten sposób trzeba, żeby drugiego skoczka wprowadzić na F6. Roszada ze strony Aroniana.
Skoczek z G na F6 i skoczek na G3. Aronian unika wymian, bo im mniej wymian, tym więcej możliwości. Białe muszą wygrać, przypominam, żeby tutaj awansować w punktach, że tak się również wyrażę. Moi drodzy, G6. Janek gra twardo. Janek generalnie dobrze gra w obronie, w defensywie. Jest niezłym zawodnikiem, jeśli o to chodzi. G3, tutaj wszystko jest w porządku. Posunięcie B3, goniec G7 i widzimy, że goniec A3 zagrywa i nie pozwala zrobić roszady przeciwnikowi. No właśnie, to się pojawia w ten sposób pewien problem. Problem, jak zrobić tą roszadę? No, problem rozwiązuje się sam, gdyż gramy z powrotem goniec na F8. Widzimy, że roszadę nie musimy koniecznie robić. Możemy ją zrobić na raty, o ile nastąpi wymiana, a nastąpiła. Więc król wybił. Wieża na E1 i widzimy, że tutaj król może na G7 spokojnie czmychnąć. Roszada jest zrobiona na raty. Myślę, że czarne się w ten sposób tutaj fajnie ustawią. Ale Janek wtrącił ruch. Wybił tego skoczka na F3. Myślę, że słuszna decyzja, taka dosyć praktyczna. Im mniej figur, tym bliżej remisu. Hetman wybił na F3, posunięcie C6. No i stabilnie tutaj nie pozwalamy wejść pionkowi, wszystko się trzyma. No, pozycja ma charakter taki półotwarty, a w takich schematach myślę, że skoczki czują się trochę lepiej. Widzimy, że skoczek też nie ma jakiejś dobrej drogi, ewentualnie na wymianę, ale wymiana jest jak najbardziej dla czarnych korzystna. C3 ze strony Aroniana, król G7, moi drodzy, wieża Adam D1, każda figura wchodzi do gry, nie ma wyjścia. I teraz dosyć ważne posunięcie, takie też ideowe, mianowicie posunięcie A5. Posunięcie A5 łapie trochę przestrzeni na hetmańskim skrzydle, nie pozwala zagrać B4, bo zawsze tutaj bijemy, wieża się otwiera, jest dobrze. Posunięcie skoczek F1, no tutaj białe próbują manewrować, hetman na C7, posunięcie skoczek na E3, skoczek do centrum, łapie po prostu lepsze pola w centrum, no zawsze C4 jakieś, D5 kontroluje, F5, G4, no skoczek na E3 może czuje się ciut lepiej niż na G3, zdecydowanie. Wieża z H na E8, no i teraz wieże ustawiają się na dosyć naturalnych pozycjach. I posunięcie G4. No tutaj ten ruch wygląda bardzo groźnie przede wszystkim, ale pamiętajmy, że każde wysunięcie się pionka powoduje pewnego rodzaju słabości w obozie przeciwnika. Tak też się dzieje, moi drodzy. Janek to wykorzystuje i zagrywa skoczek D5, a słabość jest taka, że tutaj na F4 jest opcja zagranie hetmanem, próba wymiany hetmanów. Oczywiście, jakby była wymiana, no to pionek myślę, że z C, może nawet pionek z E jest taka opcja, żeby próbować wymieniać tutaj wieżę i tu myślę, że wszystko byłoby w porządku. C4 ze strony Aroniana, no i skoczek ucieka, czy bije, czy tutaj zagrywa na C3, czy na B4, nic z tych rzeczy, jest wtrącenie. Hetman F4, próba wymiany hetmanów. Jest wtrącenie, bo hetman nie ma obrońcy, bo jakby stał goniec tutaj, no to wiadomo, że bijemy wtedy skoczka i nie ma wtrącenia hetmanem na F4. Moi drodzy, tutaj hetman na G3 i szybka wymiana ze strony Janka, nie ma sprawy i skoczek wybija. No, Janek gra prosto, praktycznie chce zremisować tą pozycję. On chce zremisować tą pozycję, żeby zachować punkty. Słusznie. No taka jest strategia, tak trzeba planować na najwyższym poziomie. Prawdopodobnie. H6. H6 to bardzo ważny ruch, żeby nie puścić pola pionka G5, bo widzimy, że jak pionek by się dostał tutaj, to nieco paraliżuje nam te pionki H7, F7. Nie wygląda to dosyć przyjemnie. Dlatego H6 myślę, że jest ruchem standardowym. Goniec E2, skoczek na F6, szukamy lepszej placówki, posunięcie F4, białe się tu zaczyna rzucać, wieża z E na D8. Uciekamy tutaj od tej wieży, ale nastawiamy się na tego pionka D4. No myślę, że plan jest prosty. No zgadnijcie, jaki, moi drodzy? No Na pewno będziecie wiedzieć, jaki chcemy, na pewno zdwoić tutaj wieżę i atakować pionka D4. No lepszych planów nie ma, tym bardziej, że komfort gry dla czarnych jest taki, że nie muszą wygrywać tej partii. Ważne, aby zremisować, to już się powtarzam. Król F2, wieża D6, też sprytnie tutaj prowokuje do C5, to też jest bardzo fajne zagranie. Gdyż nastąpi C5, to wieża wróci i jest pole fajnie dla skoczka, także C5 to myślę, że nie można zagrać. Goniec F3, naturalnie, troszeczkę goniec łapie lepszą pozycję. Wieża D8, no i trzeba zagrać wieża z E na D3, bronić, nie ma wyjścia. Posunięcie B6, widzimy, że B6 fajnie się ustawia, pionki schodzą powoli z tych białych pól, gdzie goniec je atakował. To też jest ważna taka strategia w końcóweczkach, moi drodzy. Król na E3 i C5. Janek sobie obliczył, że jak będzie wymiana, wymieni wszystko do końca, no to będzie miał remis. Słusznie, dwa pionki tutaj zostają na 3, tu na 4, na 3, ale król szybko zdąży do tych pionków, na pewno remis w kieszeni był. B. Moi drodzy, A3 z tej strony, król F8, posunięcie B4, sprytne zagranie i teraz widzimy AB,
AB trzeba wymienić. No i jakbyśmy zbili tutaj, to mogłoby się źle skończyć, ponieważ wieża B1 i jest opcja wybicia, atak na słabego pionka B6. Więc trzeba zareagować inaczej. C bije na D4, wieża bije na D4, wieża bije na D4, wieża bije na D4. Seria wymian, z czego się tutaj nasz Polak na pewno cieszy. I król E7. Fajne zagranie. Bronimy od razu wieży. Widzimy, że wieża nie ucieknie. Wymiana nastąpi. Tak też było. Król wybił, wieża wybiła, król wybił i król D4. No właśnie. Moi drodzy, gramy na sekundach. Tutaj Aronia miał więcej czasu, ale jak właśnie ocenić tą końcówkę? No, lepsza białych, lepsza czarnych. Czy są perspektywy na wygranie tej końcówki? Na pewno, jakbyśmy zrobili tutaj wolniaka, no to byłaby może jakaś opcja, ale jak już mówiłem, Janek dobrze się broni w takiej defensywach. Ale pierwsze bardzo ważne posunięcie strategiczne, bym powiedział. G5. Ten pionek przytrzymuje te dwa pionki. To jest bardzo ważny ruch, szczególnie, że jeszcze ustawiamy je na czarnych polach. Goniec nie ma prawa ich zdjąć. Król E5 zagrywa. Tu się nie boimy, że ten król się przemieszcza w tą stronę. No jeżeli na przykład, moi drodzy, tutaj by nastąpiło C5, to też wymieniamy i się królem tutaj zbliżamy na pewno w tą stronę, kontrolujemy. No król poszedł tutaj i już widzimy, że król E7 gra, odpędzając tutaj za chwilę króla skoczkiem. Poszło F5, no i w tym momencie skoczek D7, rzecz jasna, król D4 i bardzo ładne zagranie król D6. Znaczy też naturalne, widzimy, że C5 nie ma takiego posunięcia. Nie ma takiego ruchu, tu się nie musimy obawiać, bo pionek broni, skoczek broni, wszystko jest ok. Tutaj pionek wybił na F6, na E6, przepraszam, i pionek wybił na E6. No i widzimy, moi drodzy, wszystko jest porówno w materiale. Remisować jest pięknie, no. Goniec D1. Powiem wam w ten sposób. Tutaj nastąpiła seria dużych uproszczeń, znaczy seria takich ruchów, bym powiedział, pustych, w takim sensie, że no, badanie przeciwnika. Tu trzeba przede wszystkim trzymać się królem blisko centrum. Skoczek również ma się trzymać i wszystko się powinno udać. Król E4, król E6 i widzimy, że skoczek zmierza na F6. Goniec na C2. Nie ma tutaj jak dać szacha królowi, go odpędzić. Skoczek F6. Król na F3, bronić pionka trzeba. No i, moi drodzy, piękna twierdza. Skoczek broni pola E4, pionek broni tutaj pola D4, pionek broni. Król nie ma jak się przedostać na te pola gorące. No a królem trzeba trzymać te dwa pionki i będzie, myślę, że w porządku. Król na właśnie poszedł na D6, goniec na E4, absolutnie nie wymieniamy, bo mielibyśmy w trąbkę, bo byśmy wymienili, król wymienia, król E6, pionek tu się robi wolny, ten z tego zdejmujemy za tego i król tu się przemieszcza po pionki i myślę, że przegrana na pewno. Skoczek D7 się poruszył, goniec F5, tu jest wszystko pod kontrolą i skoczek wrócił. Zawsze można takie ruchy robić bez problemu. Król E3, moi drodzy, bez większego komentarza, król C6, król D3, król D6, król E3, król C6. No panowie grają, bo grają. Goniec E4, król D6 z powrotem, goniec E3, skoczek D7. Widzimy, że jak król E4, to znowu król E6 i mamy ten sam schemat. Skoczek na F6, król ruszył na D3, król z powrotem na D6, żeby tu bronić. Goniec na B7. No coś Aronian próbuje czarować, ale to nie jest łatwe. Goniec C8 broni pionka z tej strony. Król na C7 można zagrać, oczywiście. Wraca goniec i król znowu troszeczkę wyżej. Tu się pilnujemy. Król C3, król C6. Powiem wam w ten sposób. Żadna ze stron nie jest w stanie wygrać tej pozycji, jeżeli by chciały wygrać białe, nie ma szans, jeżeli by chciały wygrać czarne, też nie ma szans, ale praktycznie czarne mają większe możliwości, bo jednak skoczek więcej ma manewrów, ale to jest remis. Ta pozycja jest totalnie remisowa, ale panowie grają dalej, zobaczcie, walczą, król C2 i tutaj Janek zagrywa H5, no wymienia tego pionka, słusznie, to nic niczemu nie szkodzi. Wymiana nastąpiła, posunięcie G4, skoczek F6 i ten pionek jest już na zawsze zamrożony. Król na B3, w tym momencie król na D6, król na A4 zmierza tutaj, ale to nie będzie takie łatwe, bo mamy król na C6, król z powrotem na B3. Tu panowie już mieli mniej czasu, bo grali na sekundach, ale dobrze grali. Znaczy dobrze grał Janek, tu Aronian nie jest w stanie tego wygrać po prostu. Król na C6, król na A4, król C7, no król B5 wskoczył, no ale w tym momencie idzie ruch E4. No i ruch E4 powoduje, że robi się tutaj, no, gorąco. Król nie był czujny, nie był z tej strony, tutaj potrzebował, znaczy król powinien asekurować właśnie tego pionka. No i po E4 król ruszył A6. Aronian idzie na całość, widzimy, że jedyna jakaś tutaj opcja to C5, jeżeli bicie, no to B5, B6 i tam próbujemy doprowadzić tego pionka. E3, no goniec musi zagrać i posunięcie skoczek bije G4. Widzimy, że Aronian zaryzykował. No, ale ta pozycja już nie jest chyba dobra. Nawet powiem więcej, ta pozycja jest przegrana dla białych.
I w tym momencie, jak na przykład by tutaj białe zagrały c5, to zawsze skoczek zdąży, jeżeli bicie, no to nawet król b8 można obronić, remis mamy w kieszeni. No ale poszło zaatakowanie skoczka, skoczek ruszył na e5, poszło c5, bicie na c5, poszło b5, jeszcze sprawdzę naszego arcymistrza, posunięcie skoczek d7, goniec na g4, jeszcze jakaś tam opcja wybicia i pionek szybko dochodzi, ale skoczek b6. Moi drodzy, Aronian poddał partię, Janek wygrał Armagedon, wygrał to, znaczy nie Armagedon, tylko wygrał partię w dogrywce, z czego się bardzo cieszymy. Oczywiście remis był na szachownicy, ale widzicie, to już nie ma znaczenia, gdy trzeba wygrać białymi, to ryzykujemy na maksa. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, trzymamy za Janka kciuki, no i trzymajcie się do następnego razu. Pa, pa, do widzenia, hej!